Wieżyca. To jest wzgórze na pojezierzu Kaszubskim. Nie wiem ile, bo nie pamiętam, bo w sensie metr nad poziomem morza, muszę sprawdzić. Właśnie zeszłam z góry, chciałam tam nagrać film, ale jednak ja mam trochę lęk wysokości i musiałam się trzymać. Jeszcze na samej wieży bardzo wiało, więc wiadomo, te podruchy wiatru, takie, że ma się poczucie ludzie o słabszych nerwach, takich jak ja, że gimba się jakby cała wieża, więc tutaj tylko tak przejdę króciutko. Idą ludzie, to będę tak jakby skupiać się może na roślinności, ale bardzo fajna wycieczka z Szymbarku. Z Szymbarku jest tutaj no dosłownie do 2 km, minutka. Dużo pokrzyw, choineczki, w sensie iglaki, jest ich tu dużo. Lasy widzę, że mieszane, czyli bory i lasy. Jest tutaj wiele odmian drzew, to znaczy no to jakieś pewnie buki, graby, a ze strony iglaków tutaj świerki i duża sosen. O, tu jakaś padnięta sosna. Zawsze kiedy zbliżamy się do morza jadąc samochodem, widzę te właśnie bory sosnowe. Czasami są czyste bory sosnowe albo prawie czyste i kojarzy mi się to nieodparcie właśnie zawsze z tą podróżą na północ, właśnie z morzem. Takie skojarzenia i myślę, że trafne, bo to chodzi o zmienność gleby. I tutaj jeszcze pokażę ten napis rezerwat przyrody, szczyt Wieżyca na pojezierzu Kaszubskim. Tu właśnie jestem. Później sprawdzę, ile ma wysokości Wieżyca, to gdzieś tam wrzucę. Krótka podróż z parkingu. No pan powiedział, że 10 minut, chociaż ja stawałam, robiłam zdjęcia, więc u mnie troszkę więcej. Natomiast opłata zaskakująca, o tu jest taki krzew, o którym zaraz powiem, i bo jest ich tu kilka, i opłata 10 zł, ale zaskakująca oczywiście gotówką i zaskakujące, że na wieży, pod wieżą druga opłata też 10 zł, bo to na dole to jest opłata za parking. Także lepiej mieć dwie dyszki w papierku, bo na górze co prawda na szczęście, bo miałam tylko te 10 zł, na górze działał ten terminal do płatności, co dało mi się kartą, ale podobno nie zawsze działa. I tutaj właśnie dlaczego chciałam tutaj stanąć, bo to jest ta roślina, o którą mi chodziło. To jest, pokażę z oddali, to jest bezkoralowy, dziki bezkoralowy, który rośnie również w Tatrach i zawsze kojarzy mi się z Tatrami. Tam według mnie jest troszkę dorodniejszy i trochę ma jaśniejsze owoce. Może jakaś kwestia gleby. Tak wygląda, podobnie do jarzębiny. Taki krzew, no nie bardzo duży, 2,5-3 metra szerokości, jak widać, podobnej. Podobny do jarzębiny, można pomylić, ale to nie jest jarzębina. Także pewnie nie wymaga zbyt zasobnych gleb, bo właśnie rośnie tutaj, i czyli tu na górce, gdzie jest gleba taka średnia pewnie, tym bardziej, że jest dużo iglaków, tak samo w Tatrach, więc tym bardziej, zwłaszcza jak ktoś idzie do Doliny Kościeliskiej, czy na przykład do Doliny Olczyskiej, na Kopieniec na przykład, tamten bezkoralowy wszędzie jest, pokażę go tutaj w okazałości. Piękna roślina, piękny krzew. Bardzo fajny i chciałam właśnie tutaj się na nim zawiesić. Także zawieszam się, póki ktoś nie przyjdzie, bo wczoraj podobno w niedzielę tutaj było mega dużo ludzi, że pan spod tej wieży powiedział mi, że śniadanie zjadł o 21:00. Natomiast dzisiaj jest poniedziałek, no to pojedyncze osoby już tu się spotyka, ale też szału nie ma. Myślę, że przyjdą później, tak bliżej do obiadu. Ale naprawdę fajna wycieczka, naprawdę około kilometra od Szymbarku. Wszystko oznakowane, nie ma problemu z dojazdem, z zaparkowaniem. No nie wiem, jak było wczoraj w niedzielę, ale ja nie miałam problemu, a zawsze na to zwracam uwagę. I naprawdę tutaj podróż nie ciężka, niedługa.
pewnie szybkim krokiem 10 minut. Ja tutaj staję, się zatrzymuję, robię zdjęcia, ale myślę, że naprawdę można iść z dzieckiem i na samą wieżę to nie wiem, bo trzeba się zastanowić. Ja mam trochę lęk wysokości, więc mówię, przy tych wyższych schodkach, których jest około 150, tam no troszkę się czuję te powiewy wiatru. Dzisiaj jest trochę wiecznie i też te schody mają takie trochę dziurki między szczebelkami, między schodkami, więc schodkami, nie szczebelkami, więc powiedzmy, no troszkę miałam taki lekki lęk wysokości, ale dałam radę, weszłam na górę, tam jest piękny widok na Jezioro Ostrzyckie, pewnie od zachodu, niestety, no może nie widać było, ale też są dzisiaj trochę chmury, tutaj patrzę cały czas, żeby napawać się tym bzem koralowym, także i taka fajna wycieczka, także wszystkim polecam. Nie tylko są morze i góry, chociaż ja oczywiście kocham je najbardziej, ale też są oczywiście w Polsce i Mazury, jest tutaj i są i Kaszuby, tu jest Szwajcaria Kaszubska, czyli góry i jeziora, jest tu bardzo pięknie, oczywiście nie skorzystałam z pewnością z bardzo wielu tu atrakcji, ale chciałam chociaż się tutaj liznąć, że tak powiem, liznąć o co tutaj chodzi i myślę, że mniej więcej już taki zaczyn mam. I na tym kończę, bo lecę, bo przemieszczamy się dzisiaj do Świnoujścia. Przed nami droga długa, także dobrego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Tu kolejny bezkoralowy jeszcze. I z tyłu sosenki taki widok, myślę, że właśnie taki bardziej kaszubski. Pozdrawiam wszystkich.